Zdecydowanym faworytem w tym meczu jest Uniwersytet Jagielloński. Ma też on na ławce 2 razy więcej zawodników niż Krakowska Akademia. Ale to nie znaczy, że mecz nie będzie zacięty. Liczymy na wielkie emocje. Myślimy, że chłopaki dadzą z siebie wszystko. Za chwilę rozpoczynamy pierwszą akcję. Uniwersytet Jagielloński na boisku w składzie Szymon Dyrlaga, Marcin Pawlik, Mateusz Czerwiński, Michał Puzianiak, Krzysztof Wiśniewski. I na libero Lubenec. Natomiast skład Krakowskiej Akademii na zagrywce Tomasz Kopeć, oprócz tego Maciej Kulikowski, Eryk Adewola, Maciej Rupik, Karol Wietecha oraz Dominik Basiaga. W górze mamy pierwszą akcję zakończoną punktem dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie tak, na zagrywkę wędruje rozgrywający Marcin Pawlik. Dokładnie tak. Niestety problemy z przyjęciem uniemożliwiły dobre rozegranie. Uniwersytet Jagielloński prowadzi 2-0. I kolejna zagrywka naszego kapitana Marcina Pawlika. Nerwowe przyjęcie, ale rozegranie po stronie UJ-u i przebicie palcami. Nieczęsto się zdarza w męskiej siatkówce, ale wymiana po obu stronach zakończona zwycięstwem UJ-u, atakiem z prawego skrzydła Mateusza Kosiorka. I na zagrywce Marcin Pawlik w dalszym ciągu. Dokładne przyjęcie, wystawa. I kiwka naszego atakującego. I kolejny punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejna zagrywka naszego rozgrywającego. Jak na razie prowadzenie 4-0 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i znowu niedokładne przyjęcie. Piłka trafia na naszą stronę, atak. Punkt dla nas. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdecydowane problemy w przyjęciu Krakowskiej Akademii umożliwiają zdobywanie punktów po naszej stronie. I skrót. Ale dokładne przyjęcie. I świetny atak po prostej z lewego skrzydła. Pierwszy punkt dla Krakowskiej Akademii. Natomiast na zagrywce melduje się Dominik Basiaga. I wspaniały atak naszego przyjmującego, a był to Mateusz Kosiorek. Zagrywać będzie po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmujący Mateusz Czerwiński. Jednak wcześniej jeszcze czas dla Krakowskiej Akademii. Jak na razie Uniwersytet Jagielloński prowadzi 6-1, ale czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Mamy nadzieję, że chłopaki nadgonią i będzie dobre widowisko. Gwizdek sędziego za chwilkę.
i chłopaki wracają na boisko. Wracamy do gry z zagrywką grającego z numerem 9 Mateusza Czerwińskiego. Mocna zagrywka. Kiwka po stronie Akademii i... Atak w linię Krzysztofa Wiśniewskiego. W dalszym ciągu na zagrywce Mateusz Czerwiński. Mocna zagrywka, ustrzelony atakujący tuż przy linii 9 metra. Bezpośredni punkt z zagrywki zdobywa nasz przyjmujący, który już w tym momencie po raz kolejny zagrywa. Niestety teraz w aut. I na zagrywkę wędruje Karol Wietecha, kapitan drużyny Akademii Krakowskiej. Zagrywka z wyskoku, ale dobre przyjęcie Uniwersytetu i blok. Punkt dla Akademii Krakowskiej. Zablokowany nasz przyjmujący prowadzi to do trzeciego punktu dla Krakowskiej Akademii. Niestety teraz out. Punkt minimalnie pomylił się. I na zagrywce Michał Późniak, środkowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy Michał zdobędzie asa? Zagranie slotem umożliwiło dokładne przyjęcie, ale blok po naszej stronie nie pozwolił wrócić piłce. Zdobywamy punkt i po raz kolejny zagrywać będzie Michał. Kolejny flot, ale mam dobre przyjęcie po drużynie Krakowskiej Akademii, jednak out. Nie było palców i kolejny punkt dla UJ-u. Krótsza zagrywka do trzeciego metra. Dobrze w obronie. Tutaj Mateusz Czerwiński. Jednak atak w taśmę, błąd czterech odbić i piłka punkt dla Krakowskiej Akademii. Maciej Rupik na zagrywce. Jednak pomylił się i to dosyć znacznie, piłka posłana w aut. Na zagrywce Mateusz Kosiorek, nasz atakujący z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagrywka z wyskoku, lecz niestety to też był out. I teraz Eryk Adewola pokaże nam swój popis na zagrywce, dobre przyjęcie, środek i punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze środka atakuje Marcin Pawlik. Jest asekuracja po stronie Krakowskiej Akademii, też przebicie palcami i akcja po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znowu środek, jednak nieskuteczny, wymiana dalej trwa. Piłka naszego przyjmującego, który niestety nabija się na blok i piłka ląduje po stronie UJ-u. I teraz widzimy na zagrywce Macieja Kulikowskiego.
potrzebna jakaś dobra seria zagrywek, aby wyrównać wynik, bo zdecydowanie prowadzi Uniwersytet Jagielloński. Świetna akcja naszego rozgrywającego, a nie, jednak sędziowie uznali inaczej. Myśleliśmy, że było po bloku i tak też było punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niedokładne przyjęcie, jednak piłka w górze została już przepchnięta, dotykając bloku krakowskiej akademii na aut. I zagrywa Szymon Dyrlaga, lecz niestety to też był aut. Zagrywać będzie teraz Tomasz Kopeć. Tuż nad taśmą, jednak mamy dokładne przyjęcie. Quick w wykonaniu naszego przyjmującego Mateusza Czerwińskiego i zdobywamy pewny punkt. I mamy już 15-17 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pawlik na zagrywce. Flot. Ale jest dobre przyjęcie. Niestety błąd krakowskiej akademii i punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Liczmy na udaną serię, jak za pierwszym razem na zagrywce naszego rozgrywającego. Zagrywka po taśmie, dobre przyjęcie, lecz niestety atak w siatkę. I kolejny punkt dla Uniwersytetu. Przewaga osiągnęła już 10 punktów. Na tablicy mamy 17-7. I o drugi czas poprosił trener krakowskiej akademii. Muszą chłopaki podgonić z krakowskiej akademii, bo jednak brakuje ich tych 10 punktów. Przydałaby się jakaś seria zagrywek. A w międzyczasie możemy zaprosić na nasz kolejny mecz, który zostanie rozegrany jutro z Politechniką Krakowską o godzinie 20. Nasi chłopaki będą walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Wynik jest znaczący. Podejmą oni Uniwersytet. Bo tylko wygrana 2-0 daje im wyjście z pierwszego miejsca. Wynik 2-1 już prowadzi do liczenia małych punktów. Ale jesteśmy dobrej myśli i wierzymy w chłopaków z UJ-u, więc oby wyszło jak najlepiej. A tymczasem wracamy do gry. Jesteśmy już po pierwszej akcji po gwizdku, przegranej przez Uniwersytet Jagielloński. Na zagrywce mamy Dominika Basiagę, który właśnie zdobył asa. O. Niestety nie udało mu się tego powtórzyć. Posłał piłkę dużo za nisko. A na zagrywce mamy naszego kapitana, przyjmującego Mateusza Czerwińskiego. I zagrywka z wyskoku Mateusza. Bardzo mocna. Nie do przyjęcia po minach chłopaków z krakowskiej akademii. Daje pewny punkt bezpośredni. Czy będzie kolejny punkt? Kolejna mocna zagrywka, ale mamy też dobre przyjęcie. Rupika. Piłka po naszej stronie, wybroniona przez rozgrywającego. Wróciła na drugą stronę i tam po akcji na prawym skrzydle zatrzymany atak przez duet przyjmującego ze środkowym. I widzimy pierwszą zmianę w Akademii Krakowskiej. Za Tomasza Kopcia wchodzi Mateusz Litewka. A na zagrywce w dalszym ciągu Mateusz Czerwiński pokaże kolejną mocną zagrywkę. Tak, udało mu się to i jest znowu bezpośredni punkt. Zmiana w naszej drużynie. Wchodzi Jakub Dańczura za Michała Późniaka.
Kolejna mocna zagrywka. Piłka zatrzymała się na taśmie, zdążył ją rozegrać, ale nie dało im to punktu, ponieważ piłka po stronie UJ-u rozegrana na prawym skrzydle, zakończona. I kolejny punkt dla UJ-u na zagrywce w dalszym ciągu. Mateusz Czerwiński. Świetna seria zagrywek. Piłka nie dotknięta przez nikogo. Ląduje w boisku. Jest to chyba czwarty? Tak, tak. Czwarty as. Czy utrzyma tą serię do końca? Dwa punkty. Nie wiem, czy to nie był out, ale... Aczkolwiek ale to piłka był out. Przyjęta przez zawodnika z Krakowskiej Akademii. Tutaj już na pewno atak autowy, co daje możliwość posłania ostatniej piłki. Czy to będzie as? Nie, i tym razem pięknie, za pięknie. Dlatego tym razem out. I na zagrywce nasz kapitan Akademii Krakowskiej, Karol Wietecha. Mamy też akcję po stronie UJ-u, mamy przyjęcie. Nieczyste odbicie drugie, co skutkuje końcem seta. Uniwersytet Jagielloński wygrywa 25-10. Bardzo szybko. Tak, tak, szybko, sprawnie im poszło, ale jak będzie w następnym secie? Może chłopaki z Krakowskiej Akademii, liczymy na to, że nie poddadzą się i postawią poprzeczkę wyżej. Mamy też nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński będzie dalej prezentować to, co prezentuje, i on nie obniży swojej poprzeczki. Będą dalej mocne zagrywki, bo chyba to jest największym atutem w tym momencie w naszej drużynie. Zdobywamy tak, bezpośrednie tak. punkty po zagrywce. Było kilka serii zagrywek, a to też wytrąciło chyba chłopaków z Krakowskiej Akademii troszkę z rytmu. Ale miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zobaczymy, zobaczymy też, czy nasz skład nie zmieni się, ponieważ jesteśmy w szerokim składzie, 14 osób. Czego nie można powiedzieć o Krakowskiej Akademii. Tutaj na pewno nie można sobie pozwolić na więcej zmian, niż odbyło się to w poprzednim secie. Ale w międzyczasie, zanim zaczniemy drugi set, w imieniu Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Uniwersytetu Jagiellońskiego w narciarstwie alpejskim, które zostaną rozegrane w dniu 13 stycznia 2018 roku. Zapisy trwają do 10 stycznia 2018 roku do godziny 12.30 w Biurze Sportu UJ-u na ulicy Piastowskiej 26D. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że naprawdę warto. Ci, którzy byli już, to mogą to potwierdzić jak najbardziej. Tak, panuje świetna atmosfera, to na pewno. Także jeżeli ktoś tylko chce wziąć udział, jeździ na nartach i lubi trochę rywalizacji, to jak najbardziej zapraszamy. I tutaj już widzimy sporo zmian. Może zaczniemy od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmieniło się nam na pewno rozegranie, bo pierwszą piłkę posłał Karol Tomasik, nasz rozgrywający, który wszedł z ławki. Pierwszy punkt dla Akademii Krakowskiej w międzyczasie. I mamy dobrą zagrywkę, ale piłka posłana do strefy zero, przez co atak ze środka, jednak niekończący. I atak po palcach z prawego, zakończony punktem dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. W polu zagrywki zawodnik, który zakończył wcześniejszą akcję, kapitan, na tym spotkaniu podczas nieobecności Michała Flaszowskiego. Oj, 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 coś... Jednak zagrywka zdecydowanie nie wyszła. Nie można cały czas grać perfekcyjnie. A teraz na zagrywce Akademii Krakowskiej kapitan i mocna zagrywka. Piłka wraca na stronę Akademii Krakowskiej.
Rozegranie na prawe skrzydło, blok i dobra asekuracja chłopaków. To była taśma, tak. Jednak przyjmujący na lewym skrzydle nie poradził sobie. Uderzył w taśmę. Przez to punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. I będziemy obserwować zagrywkę Michała Późniaka. Przyjęta zagrywka przez Krakowską Akademię, ale nieskończony ten atak z prawego skrzydła. I teraz nieporozumienie po stronie Krakowskiej Akademii. Piłka po rękach wypada w aut i punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zagrywce w dalszym ciągu Michał Późniak, nasz środkowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piłka posłana w środek boiska. Jest przyjęcie. I mamy punkt dla Krakowskiej Akademii. Ale tu było dotknięcie siatki przez zawodników UJ-u. A na zagrywce Maciej Rupik po stronie Krakowskiej Akademii. Zdecydowanie lepiej zaczyna się ten set dla Krakowskiej Akademii. Gospodarza dzisiejszego meczu jest wyrównany ten wynik 3-3. I nie radzi sobie z przyjęciem nasz libero Jakub Świdroń. Bardzo dobra zagrywka Macieja Rupika, który będzie chciał na pewno powtórzyć ją jeszcze raz. Mocna zagrywka z wyskoku. Piłka wraca na stronę Krakowskiej Akademii. Mamy rozegranie lewy, ale niestety atak w siatkę Tomasza Kopcia i piłka po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. A na zagrywce Piotr Lisowski. I blok, tak jest. Skuteczny blok UJ-u. Zablokowane prawe skrzydło, piłka wraca i ląduje w boisku Krakowskiej Akademii. Zagrywkę powtarzać będzie Piotr Lisowski. Jest przyjęcie, ale niedokładne. Przebicie tylko dołem. Po naszej stronie świetne tempo na środku. Szymon Dyrlaga zdobywa 6. punkt. I mamy 6-4 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejna mocna zagrywka. Sytuacyjna wystawa. Ale... I kiwka, która robi problem po stronie UJ-u. Piłka wraca dla Krakowskiej Akademii i teraz atak, obicie bloku, 5. punkt. Wędruje po stronie Krakowskiej Akademii. Na zagrywce Eryka Dewola. Zagrywka tuż nad siatką. Zaskoczyła chyba naszego libero. Troszkę tak, ale też do linii bardzo leciała i pewnie nie wiedział, czy to punkt. Boże, czy to boisko, czy out. I jeszcze raz na zagrywce podobna zagrywka, bardzo nisko nad siatką, ale mamy lepsze przyjęcie. I na zagrywce Krzysztof Wiśniewski, przyjmujący UJ-u. Przyjęcie palcami. Mamy atak po bloku. Asekuracja. I niespodziewana kiwka naszego kapitana, która zaskoczyła Akademię Krakowską. I tym samym punkt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. No tutaj piłka miała opaść tuż za siatką. I opadła, tylko nie po tej stronie. Zatrzymała się na taśmie i spadła po stronie UJ-u. Mocna zagrywka, ale dobre przyjęcie. Atak. Po skosie wybroniony.
i piłka niestety tylko przebita ze strony Krakowskiej Akademii. Powtórzony atak. Ale dotknięcie siatki po stronie Krakowskiej Akademii. Szkoda, szkoda, bo ładna wymiana była. Ładne obrony. Zdecydowanie lepiej wygląda mecz. Może potrzebna była po prostu dłuższa rozgrzewka. Wejście w mecz, jak to mówią. Jest 9-7 dla Ujotu. A na boisku widzimy Jakuba Dańczurę, który zmienił Michała Późniaka. Przebicie palcami. Oj, troszkę podwójne odbicie. Mieli się Krzysztof Wiśniewski i piłka wędruje do Krakowskiej Akademii. A na zagrywce Tomasz Kopeć. Przyjęcie palcami. Rozegranie na środek. I niestety... Z poświęceniem Piotr Lisowski. Ale niestety, niestety fałt. Obrona fałt. Autowa zagrywka. Dająca 10 punkt dla Ujotu. W tym momencie zagrywać będzie rozgrywający. Karol Tomasik. Mamy przyjęcie po stronie Krakowskiej Akademii. Rozegraną akcję, jednak obronę naszego rozgrywającego. Wystawę sytuacyjną libero i kończący atak przyjmującego Mateusza Czerwińskiego. I kolejny raz Karol Tomasik na zagrywce. Co nam pokaże tym razem? Niestety tym razem piłka zatrzymała się na siatce. I widzimy Dominika Basiagę. Nie wiem, czy to nie był out, ale wzięli chłopaki z UJ-u i atak posiadł. Szczęśliwy atak. Po taśmie piłka wpadła w boisko Krakowskiej Akademii. Mamy 12 punkt. Na zagrywce kapitana Mateusza Czerwińskiego, który pomimo tego, że cały czas tutaj mobilizuje drużynę do powrotu gry z poprzedniego seta, posyła piłkę w siatkę. I z prawego kończy atak Piotr Lisowski. Może to pomoże wrócić do dobrego rytmu. Na zagrywce środkowy Jakub Dańczura. Dobry atak po stronie Krakowskiej Akademii. Z prawego skrzydła piłka uderzona wysoko w dłonie naszych blokujących. Niestety już nikt nie zdołał jej podbić w polu. I cały czas gramy punkt za punkt. Dobra, mocna zagrywka wraca na stronę Krakowskiej Akademii. Lewe skrzydło i mamy niezbyt mocny, ale na pewno skuteczny atak w boisko. Co daje remis. Mamy 13 do 13. Na zagrywce w dalszym ciągu Maciej Rupik. Mocna zagrywka do linii i tak jest decyzja sędziowska, mamy pole. I w tym momencie Krakowska Akademia po raz pierwszy wychodzi na prowadzenie w tym secie, w tym meczu. Tak jak mówiłyśmy, chłopaki nie poddali się i walczą, walczą. Zobaczmy, jak będzie dalej. Ale to już out. Czy teraz odpowiedzą chłopaki z UJ-u? Na zagrywce Piotr Lisowski, nasz przyjmujący Uniwersytetu Jagiellońskiego. I mamy dobre przyjęcie. Atak z lewego. Ale atak libero. Wybroniony przez nasze libero. Nie
niestety w aut Eryka Dowola z Krakowskiej Akademii, ale siatka, tak? Dostaniecie siatki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie. Tak. Wydaje mi się, że sędzia pokazał palce w naszym bloku. No możliwe, ale tak czy tak już teraz piłka dla Uniwersytetu. I na zagrywkę wędruje Krzysztof Wiśniewski. Wiśniewski, przepraszam. Zagrywka dokładnie przyjęta. Rozegranie na prawą stronę. Ale jest skuteczny blok. Atak z lewego skrzydła skuteczny po bloku. Jednak nie było bloku. Zmieniona decyzja. W dalszym ciągu Krzysztof Wiśniewski. Kolejne dobre przyjęcie, rozegranie i mamy punkt zdobyty przez Tomasza Kopecia. Oprócz tego jeszcze błąd dotknięcia siatki. Na zagrywce już przygotowuje się Maciej Kulikowski. Na tablicy ciągle remis. I niestety zagrywka w out, co daje nam prowadzenie Uniwersytetu 17-16. Kurczę, ciekawa jestem, kto... To popisze się serią zagrywek, tak. Jak w pierwszym secie. Nie ma na razie chętnych i odważnych. Tutaj mamy dobre przyjęcie. Atak z prawego skrzydła. Ale oddanie piłki za darmo dla UJ-u. Walczą, obie drużyny. Sytuacyjna piłka przebita do linii na prawej stronie. Daje nam punkt. I przewagę taką bezpieczną, dwupunktową. I o pierwszy czas prosi trener Krakowskiej Akademii. Może właśnie ten czas będzie potrzebny, żeby chłopaki troszkę uspokoili grę. Zobaczymy, jak będzie, gdy wrócą na boisko. My też, wykorzystując chwilę, chciałbyśmy zaprosić bardzo serdecznie na mecz siatkarek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozegrają ostatni mecz w grupie w czwartek o godzinie 20 u siebie na Piastowskiej 26. Podejmować będą Uniwersytet Pedagogiczny. Również gorąco zapraszamy. Słyszałyśmy, że dadzą z siebie wszystko. A my wracamy już do gry. Kiwka naszego rozgrywającego wykorzystał atut pierwszej linii. Piłka ląduje w trzecim metrze Krakowskiej Akademii. Daje nam 19 punkt. I na zagrywce Szymon Dyrlaga. Dotknięcie siatki niestety. Tak, było też widziałam. Może Szymon nas usłyszał, bo popisuje się teraz serią zagrywek. Kolejny czas. Na ciąg dalszy tej serii będziemy musieli trochę zaczekać, bo właśnie tutaj kolejny czas dla Krakowskiej Akademii. I mamy 20-16 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co będzie dalej? I powracają na boisko na zagrywce w dalszym ciągu Szymon Dyrlaga, środkowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czym teraz się popiszę? Zagrywka pomocnym z kosia. I tutaj problemy z przyjęciem, sytuacyjne rozegranie uniemożliwiło skuteczny atak. Piłka
Antence daje punkt Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. I to zagrywka autowa niestety, albo stety dla Akademii Krakowskiej. Teraz właśnie to przydałoby chyba, się... chyba ostatni moment, dokładnie żeby tak tutaj poderwać się i dogonić wynik. Dokładne przyjęcie. O, i niestety blok ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, 22 punkt. Widać znaczną różnicę poziomu. Co przedstawia też tabela grupy. UJ z szansą na pierwsze miejsce. Krakowska Akademia, no niestety, zajmuje miejsce ostatnie. Ale nie można powiedzieć, że nie walczą, bo jak najbardziej się stawiają. Może po prostu powinni grać więcej setów, bo tutaj z akcji na akcję na pewno rozkręcają się i na tablicy w tym momencie jest 18-22. Na zagrywce Dominik Basiaga. I cenne wskazówki u naszego trenera. Niestety zagrywka w siatkę. Ale niewiele brakło. I dwa punkty dzielą siatkarzy UJ-u od... Z poprzedniego seta prawie zakończył. Jak będzie teraz? Mocna zagrywka, piłka. Daje punkt. Nawet nie wróciła na drugą stronę. Czwarty. Przeleciała całe boisko po drugiej stronie. Wcześniej piłki setowej nie udało mu się wykorzystać. Wtedy pomylił się na zagrywce. Ma szansę teraz wykorzystać i zakończyć mecz. Wyciągnę wnioski. Zagrywka lekka, po taśmie opadająca w boisko. Zaskoczyła chyba wszystkich po tak mocnej serii. Zakończyła też mecz wynikiem 18-25 i w setach 2-0 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z naszej strony to wszystko. Komentowały Agata Zawierucha i Gabriela Sowa. Dziękujemy. Dziękujemy.